Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest aktor Wojciech Sikora. Chciałem się na początku przerwać, bo zawsze ty pierwszy witasz i pomyślałem, że to ja podziękuję za zaproszenie, bo to nam jest jakby bardzo miło aktorom, że jesteśmy tu zapraszani, także witam bardzo serdecznie i oczywiście bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. To ja dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Wojtek, byłeś już dzisiaj na treningu? Pływałeś, biegałeś? Nie, to mnie akurat czeka. Wczoraj miałem zajęcia z boksu, więc było to wczoraj. Dzisiaj planuję jakiś tylko ewentualnie basen, bo trochę ostatnio się jakby za dużo tego sportu, wydaje mi się, trochę w moim życiu. Ale starasz się cały czas jednak skrupulatnie, sumiennie ćwiczyć i coś robić wokół tego sportu? Tak, myślę, że tak, bo jakby ja już to kilkukrotnie powtarzałem, ja jestem dosyć takim żywym człowiekiem i jakby mniejszy czy jakimś dzieciakiem, to byłem dosyć energiczny, było trochę ze mną problemów, zawsze gdzieś tam te ręce musiałem wpychać i pakować, taki z bratem mieliśmy układ, że to zawsze raczej i ja badałem i jak mi się nic nie stało, no to on potem też jakby wykonywał, czy to było jakieś wspinanie na jakichś skałkach, czy właśnie jakieś takie różne zabawy za dzieciaka, ale zostało mi to do teraz, bo jakby długo dosyć grałem w piłę, więc po prostu lubię się ruszać. No właśnie, zacząłem od tego sportu, bo mimo że może nie wszyscy wiedzą, to zanim pierwsze skrzypce w twoim życiu grało aktorstwo, to te pierwsze skrzypce grał sport. To tata zaraził cię tą pasją sportową? Myślę, że tak. Paradoks polega na tym, że to mama kupiła pierwsze małe takie buty przywiezione gdzieś tam z zagranicy, no to i ja i brat jakby mieli... Żal było nie skorzystać. Kurczę, no oczywiście. Nikt takich oczywiście na podwórku nie miał, bo z racji tego, gdzie mieszkamy przy granicy niemieckiej, mama po prostu przywiozła tam skądś te buciki i jakby jakoś to tak ruszyło, a tato zawsze miał, zawsze gdzieś nas zabierał i no, piłka zawsze była w domu, także myślę, że to był pierwszy taki szwung do tego, żeby tę piłę kopać, no i jakby się z tym wiązałem przyszłość dosyć mocno, a potem to się zweryfikowało. Czyli wyobrażałeś sobie siebie w przyszłości jako sportowca, reprezentanta Polski, odnoszącego sukcesy właśnie na tej niwie sportowej? Jakby ja staram się być realistą, nie chciałem wyobrażać sobie za dużo. Miałem swoje plany i marzenia, i do których chciałem bardzo mocno cały czas dążyć i w tym celu bardzo mocno trenować i nie odpuszczać. No potem przez jakby tam różne wydarzenia się jakby stały, które trochę to zweryfikowały. I ja jakby podjąłem jakąś taką racjonalną decyzję, że odpuszczam, bo jakby wydało mi się, że byłem trochę za słaby może, że... Też nie podjąłem takiego ryzyka w tym momencie, może w którym powinienem, po maturze po prostu, jeżeli żaden ciekawy klub cię nie weźmie, to niestety zostajesz w klubie macierzystym. No, moja miejscowość nie jest za duża, skąd pochodzę, Żagań. Nie widziałem tam dla siebie przyszłości w tym, więc postanowiłem z tego zrezygnować. Ale w trakcie tej twojej kariery sportowej, kariery piłkarza przez te kilkanaście lat, kiedy grałeś, to byłeś też w szkole mistrzostwa sportowego w Łodzi, ale jakoś szybko z niej zrezygnowałeś. Dlaczego nie spodobało ci się tam? Nie, tam mi się bardzo podobało. Tam był bardzo fajne hasło nam towarzyszyło, połączenie przyjemnego z pożytecznym, bo zorganizowane mieliśmy treningi i cały cykl nauczania i treningowy pod takim kątem, żeby ani nauka w liceum ogólnokształcącym, ani treningi nie miały żadnego minusa, że tak powiem. Cała kadra trenerów, siłowni, boisk trawiastych, sztucznych i przygoda z trenerami od treningów biegowych, siłowych i taktycznych i tak dalej. Także to było bardzo fajne dla młodego chłopaka. Ja w którymś momencie też poczułem, że trochę Pana Boga za nogi złapałem, bo wyrwałem się z takiej niedużej miejscowości, a zostałem sklasyfikowany w takiej jakby drugiej najlepszej klasie, bo w moim roczniku, tym 87, były cztery klasy. Klasa A tworzyli właśnie tacy reprezentanci Polski w swojej grupie wiekowej oczywiście. Ja dostałem się też na taki obóz dochodzeniowy, gdzie tam nas właśnie osobno już trenerzy klasyfikowali, kto do której klasy. Ja wylądowałem właśnie w tej jakby takiej drugiej, w tej B. No i tam miałem, wydaje mi się, dosyć szybko szansę wskoczyć ewentualnie do tej pierwszej. Ale no jakby potoczyło się tak to życie, że niestety musiałem z niej zrezygnować trochę wbrew sobie. Rzeczywiście po niecałym roku treningów w Łodzi już wróciłem do Zielonej Góry i tam byłem w innej szkółce. To co stało się takiego, że zostawiłeś te pasje sportowe trochę na boku, że to nie jest ta główna dziedzina, którą się zajmujesz i zacząłeś interesować się aktorstwem? Ja zawsze też równocześnie kiedyś, jak byłem właśnie w prywatnej szkole w Żaganiu, tam skąd pochodzę, byłem zawsze wybierany na jakiegoś Szewczyka Dratewkę czy Lajkonika, byłem pchany na konkursy recytatorskie i jakby bywało się wtedy w jakimś tam kółku artystycznym.
A koledzy się trochę nie śmiali, że z jednej strony ta piłka, z drugiej konkursy recytatorskie, bo ja wiem, jak podchodzi się do osób, które chodzą na konkursy recytatorskie w szkole podstawowej czy trochę później i raczej nie jest to zbyt pozytywny stosunek, pozytywne podejście. To znaczy, jakby, czy się śmiali? No chyba mam to gdzieś, czy się śmiali, ale pamiętam, że miałem trochę przerąbane za tego lajkonika, bo miałem taki stelaż z tym takim koniem i to było na takich sprężynujących, kurcze, szelkach z taką czapką, no, jak to lajkonik krakowski. I wyglądałem dosyć komicznie, muszę przyznać, jakimiś takimi różnymi, no takimi dodatkami, chyba nawet mama mi to trochę pomagała szyć, więc za to pamiętam, miałem trochę przegwizdane, ale nie, jakby ja się nie wstydziłem tego, że tam, czy ktoś ze mnie jakieś takie poćmisiuśki robi, czy coś takiego. Ja byłem, traktowałem to raczej jako wyróżnienie, że właśnie z klasy, czy tam z jakiejś grupy nie wszyscy są wybrani, a pani idź Wojtek, bo tam popracujemy trochę. No ja też z 2 albo 3 wygrałem, więc to niech się śmieją dalej. Mhm. No to były te konkursy recytatorskie, był ten lajkonik, Szewczyk, Dratewka i jak ta zabawa trochę przerodziła się później w ten pomysł na poważnie, na serio, żeby być aktorem? No to wydaje mi się, że jakby ja już po maturze podjąłem taką decyzję, że ja nie chcę iść na studia, które kompletnie nie będą mnie interesowały i będę się tam totalnie nudził, bo ja to powtarzam już jakby jak pijany do płotu, wracam do tego i za każdym razem jak ktoś mnie o coś pyta, czy udzielam jakiegoś wywiadu, czy wypowiedzi, ja nie chciałem się strasznie nudzić. Chciałem, żeby to było coś totalnie mojego, co jakby ulepię z siebie i będzie to wychodzić ze mnie i nie ukrywam, z tym pomysłem się dosyć długo w domu nie wychylałem. No, gdzieś tam tata się dowiedział od mamy, no to powiedział, no trochę ostrzej, powiedział, że chyba mi się coś pomyliło. Natomiast mama trochę się na mnie patrzyła, trochę obserwowała i wiedziałem, że jakby wiedziała, że ja coś kombinuję jakby większego, więc ja od razu po maturze nie poszedłem na studia i gdzieś po świętach Bożego Narodzenia kupiłem informator i wiedziałem, że chciałbym spróbować, że wydawało mi się, że mam do tego predyspozycję, potrzebowałem jakiejś osoby, która mnie w tym kierunku sprawdzi, więc dostałem kontakt do aktora z Zielonej Góry, do Wojtka Czarnoty, który był wtedy tam aktorem w tym zielonogórskim teatrze, bo z racji jakby położenia miałem tam blisko. I kontaktowałem się też z kilkoma takimi znajomymi osobami, z panią na przykład polonistką, z którą miałem dobry kontakt w liceum i zawsze mi tam jakoś tak fajnie zagrzewała do walki i pomagała i mówiła, że Wojtek idź właśnie się jakby nie stresuj, nie bój, trzeba to sprawdzić. I ona mi podrzuciła coś takiego, że najlepiej jakby zobaczył mnie jakiś aktor, który po prostu mi powie w ciągu kilku zajęć czy kilku spotkań, albo tak, albo nie. Więc ja i taki co ci numer. Powiedział? Ja się z nim spotkałem, to spotkanie było, w ogóle dosyć długo się zbierałem, żeby wykonać ten telefon, bo nie wiedziałem też, co mam powiedzieć. Dla mnie to wszystko było trochę krępujące, bo wiedziałem, że jakby chcę coś takiego robić, strasznie mnie to interesuje i w ogóle jara, ale no, zadzwonię do takiego obcego, że tak powiem, mężczyzny i powiem, dzień dobry, chciałbym co. No ale jak już taką regułkę sobie w głowie mniej więcej ustawiłem, po prostu zadzwoniłem i przedstawiłem się, powiedziałem, co bym chciał, umówiliśmy się w jakiejś restauracji, porozmawialiśmy, dostałem do nauczenia się jakieś tam 2 fragmenty tekstów i wróciłem po tygodniu, no, przerwał mi po zdaniu, zaczął ze mną pracować, odesłał mnie do domu i następne spotkanie było już dużo, dużo lepsze. Wojtek zapalił papierocha i powiedział, no jest dobrze. Mhm. Więc jakoś ja bardzo szybko w to uwierzyłem, zacząłem dostawać coraz więcej tekstów na tych spotkaniach, jeździłem raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu i tak nam zleciał styczeń, luty, marzec, aż w końcu zobaczyłem, że tych tekstów mam już kilka, nawet dosyć nieźle zrobionych, tak tam się wydawało i Wojtek jakby do mnie powiedział, no nie ma co tu się jakoś tam czaić, zdajemy po prostu na egzamin państwowy do każdej szkoły w Polsce. No i tyle, bo mówi, wydaje mi się, że jesteś dobrze przygotowany i taki był finał tego, że się dostałem. Znaczy pierwszy raz się dostałem w ogóle na Wydział Lalkarski do Wrocławia. Tak, tak, tak. Ale nie zabawiłeś tam za długo? Nie zabawiłem, bo pytanie było od studentów na przykład starszych, dlaczego tu jesteście? No ja trochę tak mówiłem, no bo tutaj się dostałem, ale w ogóle nie negowałem tych lalek. Ja się tam bardzo dużo nauczyłem świadomości, obcowania w ogóle na scenie i w byciu z partnerem na scenie i z kolegami. I jak pani pamiętam, Aneta Głuch, byliśmy zamykani w ciemnej sali. Oczywiście sami się zamykaliśmy, bo trzeba było zrobić jakieś etiudy, gdzie trzeba było ożywić szmatkę, no to zostałem po prostu sam na scenie ze szmatką. Starałem się stworzyć z tego jakąś historię, nie mając o tym zielonego pojęcia, a później pani przychodziła na zajęcia, pani profesor,
i mówi, no, że nie wierzy, bo Szmatka nie żyje. No i ja mówię, kurczę, może Szmatka nie żyje, no to człowiek się nawet może pogubić, ale teraz, patrząc z perspektywy czasu, chyba wiem, o co jej chodziło. To wszystko było potrzebne, to był jakiś taki proces, tak mi się wydaje. I ja postanowiłem jednak postawić na ten dramat, na szkołę teatralną, dramatyczną. I po cichu zdawałem jeszcze raz właśnie do Łodzi, do Warszawy i do Krakowa. Akurat tak się wydarzyło, że w Krakowie trafiliśmy na tak zwany rok mistrzowski, czyli połowę grupy, bo dostaje się nas 20, wybierała pani Segda, a połowę pan Globisz. I ten egzamin poszedł dobrze, tak, takie miałem poczucie sam po sobie, że z doświadczeniem, które zaprocentowało rok wcześniej i cały rok spędzony na lalkach właśnie, czułem się dosyć swobodnie, wydaje mi się, że postawiłem na więcej uśmiechu, jakiegoś takiego luzu. I to chyba zaprocentowało, bo po tym pierwszym etapie wiem, że znalazłem się w ostatnim i tam byłem też dosyć mocno zmęczony. Dostałem oczywiście jakieś zadanie stricte piłkarskie, bo w tym moim tam kilku zdaniach o mnie było napisane. No widzę, że tu pan grał w piłkę, więc proszę zagrać etiudę, że pan tam kiwa i strzela, czy nie strzela. A potem taki zmęczony, bardzo szybko proszę wybrać jakiś tekst i miłośnie powiedzieć go do któregoś z członków komisji. Więc wybrałem sobie panią Segdę. Okazało się, że pani Segda w ogóle bierze rok w tym roku tak zwany, więc no szczęście, udało mi się. I te przenosiny do Krakowa to z perspektywy czasu był dobry pomysł? Wydaje mi się, że bardzo dobry. Tam dostałem no taki... No, wydaje mi się, że dosyć mocny wachlarz aktorstwa. Każdy mógł sobie coś powybierać dla siebie przez te 4 lata. To też jest specyficzny czas tak naprawdę. Bartek Gellner, kiedy z nim tutaj rozmawiałem, powiedział mi, że wycisnął z tej szkoły wszystko jak z cytryny. Też masz takie poczucie? Chyba nie. Bartek jest właśnie, jeżeli mam podać definicję gościa szczęśliwego, to na pewno jest to Bartek Gellner, czyli mój bardzo dobry, wielki przyjaciel i strasznie się cieszę, że ta nasza przyjaźń, mimo że gdzieś tam jesteśmy typowo do siebie troszkę podobni, to nam dalej przetrwała i jakby potrafimy się dogadywać, ale ja byłem trochę zahukany w szkole przez na pewno pierwsze 2 lata. Wiem, nawet taką ksywę dziwną, panda czy koala, że właśnie tak sobie trochę siedzę z boku, taki grzeczny chłopak i tak się nie odzywam, nic, ale to było strasznie dużo informacji takich, że tu coś trzeba przeczytać, tu trzeba zrobić etiudę, tutaj się przygotować na zajęcia z dramatu, tutaj rano wstać na taniec, a zaspałem, to muszę odrobić w weekend już od razu nie będę miał czasu dla swoich bliskich i tak dalej, więc ja się starałem, żeby mnie stamtąd po prostu nie wyrzucili. Ja próbowałem, jakby chciałem strasznie z tej szkoły korzystać, ale byłem jakiś taki trochę poza salą. Niby tutaj byłem, ale myślami byłem gdzieś indziej. Wszystko było dla mnie strasznie nowe, tak jak mówię na tych lalkach, że próbujesz, a nie wychodzi, więc wkrada się taka trochę bezradność i nie wiesz, co masz zrobić, ale potem wydaje mi się, że trzeba wejść trochę i się na to zgodzić, że jeżeli dany pedagog pracuje z tobą na scenie i próbuje cię otwierać, to ty im więcej dostajesz uwag, to niby powinieneś jeszcze bardziej się otworzyć, natomiast tu następuje coś takiego, że się zamykasz i jakby ciężko jest ci współpracować na linii ty pedagog i albo siedzicie z kolegą w ciemnej sali przez kilka godzin i rypiemy jakąś scenę, a potem na zajęciach, no nie, to nie idzie, profesor nie wierzy, czegoś tam nie ma, wszystko jest powierzchowne i tak dalej, ale przychodzi taki moment, że cały ten proces gdzieś się tam u góry składa i rzeczy zaczynają wychodzić. Ten zawód też jest taki, szkoła teatralna, że trzeba bardzo dużo wkładać, a wyjmuje się jednak niewiele. Mhm. Ale to niewiele jest piękne, bo to się człowiek czuje, że się trochę unosi nad ziemię. Teraz przede wszystkim można cię oglądać na szklanym ekranie, bo i był Przepis na życie i Barwy szczęścia. Powiedz mi, czy ty nie miałeś problemów, żeby odnaleźć się na planie zdjęciowym? Bo jak rozmawiam tutaj z aktorami, to wszyscy mówią, że wydaje mi się, że wow, kamera, spoko, tutaj sobie pogramy, a gdy okazuje się, że trzeba pamiętać o świetle, o czymś, i tak naprawdę tych rzeczy jest strasznie dużo, to początki bywają trudne. Tak, rzeczywiście tak jest. Wcale to nie jest takie spoko, jak wszyscy mówią, że ma się przysłowiową gębę na ekranie i jakby, jak to się mówi, hulaj dusza, piekła nie ma, albo hulaj dusza, hulaj noga. My tej kamery w szkole nie mieliśmy aż tak dużo, jak mam być szczery. Mieliśmy tylko jedne zajęcia z panem Szturem w Łodzi, gdzie była zorganizowana dla nas specjalna makieta i tam mieliśmy takie ala warsztaty całodniowe, gdzie każdy miał swój taki 2-minutowy materiał. No ale umówmy się, no tego nie było dużo, nigdy też nie mogliśmy tego wydostać ze szkoły, żeby się jakoś skontrolować. Było takie oficjalne puszczenie tego na ekranie, na jakiejś tam sali, że jakby obejrzeliśmy to tylko jeden raz i to tak naprawdę ile błędów tam człowiek zrobił, tyle się nauczył.
ale do mnie jakby wiadomo, że gdzieś tam te castingi występowały i człowiek wchodzi w serial jeden czy drugi. No, dla mnie pierwszym były Barwy Szczęścia, to tam może nie czułem się tak do końca zestresowany, ale wszedłem trochę może tak za grzecznie, jakby trochę się za dużo może pytałem i tak dalej, ale jakby teraz już z perspektywy czasu wiem, że nie ma co w ogóle wchodzić na jakieś tam, że przepraszać i tak dalej. Jest robota do zrobienia i trzeba po prostu zaatakować ten tekst i tak dalej. Miałem, nie ukrywam, miałem trochę stresu przed Przepisem na życie, bo oprócz tego, że moi znajomi, czy tam moi znajomi, ja też czasem oglądałem rzeczywiście ten serial, albo tak siedzę przed telewizorem i mówię, o, to byłem na tym castingu, bo poznaję ten tekst, o, byłem do tego i tak dalej. No i nagle przyszła ta rola Kajtka. I jakby dosyć szybko się okazało, że jestem w takim mocnym kręgu zainteresowań i potem agentka do mnie zadzwoniła, bo to one jakby nagrały casting i umówiły mnie z panią Brodską z Axonu, ona ten casting przeprowadziła. No było nas tam sporo chłopaków, moich kolegów ze szkoły i tak dalej. No ale jakby okazało się, że ja będę tym Kajtkiem. No to oprócz tego, że strasznie fajny serial i w ogóle, że wow, że Przepis na życie, no to szybko dosyć mi ten etap minął, bo nagle w garderobie znalazłem się obok Borysa Szyca, obok pana Adamczyka. No to mówię, kurczę, Wojtek, jest robota do zrobienia oprócz tego, bo to są świetni aktorzy, którzy przychodzą na plan tak naprawdę na kilkanaście minut. Czasem mamy oczywiście na scenę, na zrobienie i no, nie potykajmy się może. Oczywiście wiadomo, że błąd jest fajnym nauczycielem i tak dalej, ale na planie właśnie występują takie myki niesamowicie precyzyjne oprócz tego, że muszę zapamiętać tekst i mamy coś do zagrania, czy ja pomiędzy serialową Manią, czy Borysem, czy panem Adamczykiem. To jest też dużo takich różnych technicznych uwag, żeby obie kamery ci widziały, żeby nie faflunić, żeby na podpiętym mikroporcie się nie przytulać do siebie. To jakby wszystko się... Ja się tego nigdy nie uczyłem, tak? Ja tak naprawdę miałem to, że tak powiem, przyspieszony kurs tej nauki właśnie na tym planie. No bo w szkole teatralnej to wiadomo, byliśmy trochę pod taką trochę osłoną, tak? Pół roku pracowaliśmy nad jednym tekstem czy nad kilkoma scenami, a tutaj jest wysłany na maila plan zdjęciowy, o której jest kierowca, o której masz się stawić, o której jesteś w make-upie. Jakby nie ma, że się spóźniasz, czy tam gdzieś tam się zawodzi. No, trzeba stanąć, zrobić robotę. No i oprócz tego, że to jest świetne widowisko i wszyscy się cieszą, mama cię poklepuje i się tam gdzieś to roznosi po tej mojej miejscowości czy po rodzinie, no to kurczę, jednak muszę dotrzymywać kroku tym aktorom świetnym. No i teraz też zadebiutowałeś na dużym ekranie w filmie Tomka Wasilewskiego Płynące wieżowce. To chyba duże osiągnięcie i też wyróżnienie móc debiutować w takiej produkcji. Oj tak. Bartek mi kiedyś właśnie do mnie podszedł i powiedział, dzwonił do ciebie Tomek? Ja mówię, że nie. A to zadzwoni. I mi po prostu tak mi się fajnie zrobiło, bo wiem, że Bartek go zaprosił na jeden z naszych dyplomów i tam rzeczywiście gdzieś ten Tomek zawiesił na mnie oko. No i zadzwonił do mnie z propozycją zagrania właśnie przeciwnika filmowego Kuby, czyli Mateusza Banasiuka. Byliśmy wrzuceni do basenu, pierwszy raz miałem casting w basenie. Pani trener musiała stwierdzić, czy da się ze mnie zrobić pływaka po jakimś tam czasie treningów i tak dalej, ale stwierdziła, że... Ten sport się przydał. Oj tak, bo oprócz tego, że miałem... No wiadomo, parę rzeczy u mnie technicznie było do poprawy w tym basenie. Mówię tutaj o technice pływania, ale w życiu nie dałbym tego rady zrobić, gdybym nie był jakoś tam kondycyjnie nieprzygotowany. Ja raczej nie palę papierochów na co dzień i nigdy nie paliłem, więc na pewno mam te płuca, że tak powiem, dosyć bardziej pojemne i miałem pewne predyspozycje, które mogą mnie w tym basenie utrzymać i mogę rzeczywiście pływać, bo mam fizycznie siłę, ale niesamowity wysiłek. Potem miałem taki wstręt do basenu, że masakra. I akurat też się tak fajnie wydarzyło, że te zdjęcia w Płynących wieżowcach miałem rozdzielone też zdjęciami w Przepisie na życie, że pamiętam, chyba miałem 3 dni w Przepisie na życie i zaraz miałem jakoś jeden w Płynących wieżowcach. I mogłem tak też trochę porównać oba plany, czym się różni jakby praca na planie w serialu, gdzie już trochę tę ekipę znam, bo mnie w ogóle świetnie przyjęli i poczułem, mimo że tam dołączyłem dopiero w tym 4. sezonie, to bardzo fajnie się szybko jakby z tą ekipą związałem i byłem strasznie gdzieś tam fajnie przyjęty i zawsze z uśmiechem i z podaniem ręki i jakoś tak serdecznie. I mogłem to sobie właśnie porównać, bo
Tomek na planie jakby strasznie pieczałowicie nad każdym ujęciem pracował. To wiadomo, że to jest takie jego dzieło, takie jego dziecko i chciałby, żeby wszystko było po prostu dopięte na ostatni guzik i często były jakieś takie duble poprawiania, ale uderzyło mnie to niesamowicie, że jakby wracając, dwa dni temu miałem przepis na życie, gdzie też oczywiście trzeba być zwartym i gotowym, natomiast praca na planie jest, że tak powiem, trochę innej specyfikacji. Jest taka bardziej, kurczę, wyciszona, bardziej skoncentrowana i mamy, wiadomo, też wiąże się to pewnie z terminem czasowym. Serial robimy kilka miesięcy i wiemy, że, jakby, że on będzie trwał, że będzie kontynuacja na przykład. Natomiast film, są naciski i jakieś takie terminy wyżej z produkcji, więc wiemy, że na przykład trzeba go skończyć w 2 miesiące czy półtora i każdy dzień jest dla nas na wagę złota, dlatego wydaje mi się, że tam jest taka większa musztra i dużo większa dyscyplina. Mhm. A jakie to uczucie zobaczyć swoje nazwisko na wielkim ekranie? Oj, kurczę, super, naprawdę. I właśnie te wszystkie momenty, gdzie się siedziało z tą szmatką taką w tej sali, czy człowiek wychodził gdzieś tam, kurczę, z tej szkoły teatralnej, nieraz nawet nocami, bo była, na przykład byliśmy z jakimś materiałem trochę w tyłku, za przeproszeniem, a nie ma już czasu, żeby to nadrobić, więc człowiek brał te klucze i się zamykał w tej sali, albo zawsze na przykład z panią Beatą Fudalej mieliśmy takie dosyć ostre trzy próby generalne. Ale teraz to wszystko, kurczę, wtedy człowiek na to narzeka, a teraz nagle sobie odpowiadasz, wiem po co to było i no to jest niesamowite, że ona do nas machała paluchem i będziecie mi jeszcze wszyscy dziękować albo zobaczycie, bo potem chcę mieć po prostu fajnych kolegów w teatrze. Nie mówię, że może w całym stopniu, ale rzeczywiście dużo miała racji i teraz nagle siedzisz trochę sobie w tym kinie. Wiadomo, ja też do tego wszystkiego dosyć spokojnie podchodzę. Staram się jakby teraz, jestem w ogóle w dziwnym miejscu w swoim życiu, tak trochę, ale jak takie momenty się wydarzają jak przepis na życie, czy właśnie jesteś tam w tych napisach gdzieś, czy pod Borysem, czy właśnie gdzieś pod Bartkiem Gellnerem, czy pod panem Zbrojewiczem i w ogóle kino i widzisz Wojciech Sikorę i tak dalej, no to no nie ukrywajmy, no to jest bardzo miłe uczucie. Wiesz jakby po co to wszystko się działo i to jest jakiś taki kop do tego, żeby zrobić jeszcze więcej i coś jeszcze fajniejszego. Wojtek, to ja Ci w takim razie życzę, żebyś coraz częściej miał możliwość przeżywania takich miłych uczuć, żebyś coraz częściej też mówił, że warto było, że to wszystko, co zrobiłeś do tej pory, to rzeczywiście przekłada się to teraz na to, w jakim miejscu jesteś życiowo i zawodowo, no i wielu wyjątkowych ról. Nie wiem, czy tu podziękować, czy nie podziękować. Może nie będę zapeszał, więc jakby nie dziękuję, ale ja mówię, staram się studzić do tego wszystkiego i wydaje mi się, że jakby dużo teraz potrzeba właśnie po szkole teatralnej samodyscypliny i nieodpuszczania, ale dużo wytrwałości i spokoju. Do tej wytrwałości, spokoju i żeby się działo Ci życzę. Za to podziękuję i to do siebie przyjmę. I bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu.